Jak to możliwe, że to akurat papież Franciszek chce poświęcić Rosję i Ukrainę niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest program JaKatolik na kanale PCH24TV. Nagrywam dla państwa ten program 18 marca e, około południa i mówię o tym dlatego, że dzieje się bardzo wiele i każdego dnia, tak naprawdę każdej godziny dostajemy nowe informacje, e, a tych nowych informacji nie będzie w tym programie, kiedy państwo będą to oglądali. Więc podkreślam, kiedy mówię do państwa, mówię do państwa w kilka godzin po tym, kiedy kolejne odsłonięto przed nami tajemnice tego, jak ma wyglądać uroczyste poświęcenie Rosji i Ukrainy Niepokonanemu Sercu Maryi przez papieża Franciszka dokonane. No właśnie, przez papieża Franciszka czy papieża Franciszka w łączności z innymi biskupami. Wiemy od początku, od wtorku, kiedy Watykan poinformował o tym specjalnym biuletynie informacyjnym, że papież Franciszek dokona tego aktu, aktu poświęcenia Rosji najświętszemu, przepraszam, niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Pan, Panny 25 marca, a więc w uroczystość zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, a tego samego dnia o godzinie 17, więc o tej samej godzinie, co w Rzymie podczas naburzeństwa pokutnego, co ważne i do tego jeszcze wrócimy, dokona tego kardynał Konrad Krajewski. Konrad Krajewski, tutaj bardzo ważna postać, bo wydaje się, że to on prawdopodobnie przywiózł tę informację z Ukrainy, na którą to pojechał z pomocą humanitarną i dobroczynną, jako wysłannik Ojca Świętego, że biskupi ukraińscy błagają o to i podkreślają, jak ważna jest to sytuacja. Czy powiedział coś o bombie atomowej? Tego nie wiemy. Czy powiedział co innego? Tego też nie wiemy. Wiemy tylko, że jego rola jest istotna i ten polski duchowny. Pojedzie do Fatimy, aby w łączności z Ojcem Świętym dokonać tego zawierzenia. Aby link, związek z Fatimą był dla wszystkich oczywisty i zauważalny, że chodzi o to wypełnienie, o które Matka Boża prosiła. I kilka godzin temu, zanim zacząłem nagrywać dla Państwa ten program, okazało się. Że wygląda na to, że Konrad Krajewski nie będzie jedynym biskupem, który w łączności z Ojcem Świętym będzie dokonywał tego, no co tu dużo mówić, historycznego aktu, jeżeli zostanie on dokonany tak, jak trzeba, tak jak Matka Boża sobie tego życzyła. O tych warunkach jeszcze za chwilę sobie powiemy. Otóż okazuje się, że biskupi Ameryki Łacińskiej stwierdzili, że to jest bardzo dobry krok i oni go popierają. I wygląda na to, że wielu z nich też weźmie udział w tym akcie. Ja wiem osobiście o kilku biskupach z naszego regionu. Tak powiem eufemistycznie, którzy na razie osobiście zamierzają się włączyć do tego aktu. Sądzę jednak, że będzie ich więcej. Mam nadzieję, że polskim biskupom zależy na tym, żeby wojnę zakończyć jak najszybciej, i chociażby z tego powodu przyłączą się gremialnie do tego ważnego wydarzenia. Ale Catholic News Agency podała dzisiaj rano, że w liście nuncjusza papieskiego arcybiskupa Krzysztofa Piera do amerykańskiego episkopatu, nuncjusz ów twierdzi, że w najbliższych dniach Ojciec Święty skieruje list z zaproszeniem do biskupów, załączając również tekst modlitwy konsekracji w różnych językach. Drodzy państwo, to się dzieje naprawdę. Wydaje się, że może dojść do tego, o co Matko Boża w Fatimie prosiła, o co my od 10 lat, a kiedy Państwo to oglądają, to my już właśnie 10 lat nadajemy dla Państwa, bo 22 marca 2012 roku mieliśmy pierwszą odsłonę portalu PCH24.pl. Od 10 lat domagamy się tego jako katolicy, aby tę prośbę. Matki Bożej spełniono. Od 20 ponad lat prosi o to, za każdym razem propagując po całej Polsce i innych krajach orędzie fatimskie Stowarzyszenie Księdza Skargi, które jest wydawcą tego oto portalu i tego programu, który Państwo oglądają. Przypomnijmy zatem, co się wydarzyło w Fatimie. I potem z y, prośbami Matki Bożej, zanim przejdziemy jeszcze do analizy tego, jak to możliwe, że to akurat papież Franciszek, o którym no, Państwo znają i moje zdanie, i zdanie naszego portalu na temat bardzo wielu przedsięwzięć powziętych przez papieża Franciszka właśnie. Wiedzą Państwo, że jest to y, no, dużą niespodzianką dla nas, że to właśnie ten papież decyduje się, jeśli do tego aktu w końcu dojdzie, y, dokonać tej wiekopomnej. Na pełnej, e, konsekracji. Ale o tym za chwilę. Przypomnę Państwu, że w 1917 roku, kiedy do trojga pastuszków w Fatimie, mówiła Matka Boża, e, niektóre z tych orędzi były przez chwilę, no, niektóre przez kilkadziesiąt lat, owiane tajemnicą. To była tak zwana pierwsza, potem druga i ostatecznie, <laughs> przepraszam, trzecia tajemnica fatimska. W tej drugiej tajemnicy mamy do czynienia właśnie z aktem poświęcenia Rosji. Tam przyszła Matka Boża, ale zanim przyszła Matka Boża, to do dzieci przyszedł Anioł 7, tego 13 lipca 17 roku. I ten Anioł, trzymając w ręku miecz ognisty, którego języki dzieciom wydawało się, że podpalą świat, ale odbijały się od takiej poświaty z ręki Matki Bożej. Dzisiaj też nam się wydaje że świat za chwilę zostanie podpalony, że cały świat może pogrążyć się w wojnie. Bardzo dużo mówi się o bombie atomowej. Bardzo dużo mówi się o trzeciej wojnie światowej. No i ta Rosja, która padła wtedy z ust Matki Bożej wprost. Co powiedziała Matka Boża pastuszkom? Przyjdę prosić o poświęcenie Rosji mojemu niepokalanemu sercu i o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeśli posłuchają moich próśb, to było zwrócenie się do Ojca Świętego i biskupów, Rosja się nawróci i zapanuje pokój. Jeśli nie, będzie szerzyć swoje błędy na całym świecie, promując wojny i prześladowania, czy szerząc wojny i prze prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć, a różne narody zostaną unicestwione. W końcu moje niepokonane serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, i ona się nawróci. A na świecie nastanie pewien czas pokoju. Drodzy Państwo, każdy, kto nie wierzy w to fatimskie przesłanie Matki Bożej, w to orędzie, bo powołuje się na to, że to są prywatne objawienia i nie trzeba w nie wierzyć, ma oczywiście rację. Wierzyć w nie nie trzeba. Mnie jednak bardzo przekonują te orędzia, chociażby z tego powodu, że troje pastuszków, niepiśmiennych, o których którzy nie mieli pojęcia, co to znaczy Rosja. Te dzieci myślały bowiem, że Rosja to jest jakaś kobieta, tak? W swojej dziecięcej naiwności i braku jakiegokolwiek wykształcenia przecież. To byli pastuszkowie kilkuletni z portugalskiej wsi. Kiedy masońskie władze Portugalii kazały im odwołać swoje zeznania i groziły im, że ich będą kąpać w rozgrzanym oleju. Po prostu groziła im śmierć, tym kilkuletnim dzieciom. One się słów o Matce Bożej nie wyparły. Czy to możliwe? Żeby było inaczej niż tak, jak oni to y, opisali? Nie sądzę i osobiście bardzo w to wierzę. Ta obietnica i ta prośba dotycząca Rosji została dana w 1917 roku. Matka Boża nie chciała bowiem, żeby rosyjskie błędy rozlały się po całym świecie. Ta sama przecież Matka Boża już trzy lata później, w roku 1920, no można powiedzieć, stoi na czele wojsk polskich, świeżo odrodzonej Polski, jeszcze wtedy katolickiej Polski, można powiedzieć, w niemałej części i rozgramia czyją armię? Rosyjską armię na przedpolach Warszawy. Matka Boża wespół z polskimi żołnierzami, polskim społeczeństwem modlącym się przed najświętszym sakramentem i na różańcu oraz z kapłanami w tym księdzem skorupką na polu bitwy pokonuje Błędy Rosji, które już wtedy miały wydać się na, na całą Europę, ale dała, dało nam jeszcze niebo wtedy szanse. Kolejne kilkanaście, e, kilka lat musiało minąć, e, aby Matka Boża po raz kolejny objawiła się siostrze Łucji 13 czerwca 2029 roku. Łucja zapisuje w swoim notatniku, że papież musi dokonać poświęcenia Rosji właśnie w łączności z biskupami całego świata. Tak jest oficjalne tłumaczenie tego zapisku nie ze wszystkimi biskupami świata, ale z biskupami e, e, całego świata. Więc tutaj jest pytanie, czy wystarczą przedstawiciele poszczególnych episkopatów, czy wszyscy biskupi bez wyjątku mu, muszą e, to być? Czy się da taką uroczystość w ogóle zorganizować, żeby każdy biskup, nawet ten, który nie wiem, leży w szpitalu w tej chwili e, i nie wiem, nie mówi, nie chodzi, e, musiał to zrobić? Czy chodzi na przykład o przedstawicieli krajów? Dzisiaj będę dużo z Państwem dzielił się swoimi wątpliwościami. Niech to będzie taka nasza wspólna podróż w, w, przez myśli, tak? dotyczące tego, co się może wydarzyć w piątek, 25 marca, bo co się wydarzy, tego oczywiście nie wiemy. Ja jestem przekonany, że część z Państwa, która nie doczekała już tego momentu naszego programu, już w tej chwili pisze komentarz, że. Przecież to niemożliwe, bo papież Franciszek jest taki i owaki i na pewno tego nie zrobi. Jeszcze inni piszą, też nie doczekawszy tej części programu, że przecież Jan Paweł II już to zrobił i ten akt jest do niczego nikomu potrzebny. No to odpowiem oczywiście w kolejności odwrotnej. Rzeczywiście papieże już próbowali zrobić to, o co Matka Boża w Fatimie prosiła. Z jakiegoś jednak tajemniczego powodu możemy tak to sobie nazwać choć wielu komentatorów i historyków przez lata już próbowało odpowiedzieć jaki to powód nie udało się to nigdy wypełnić w takiej formie w jakiej Matka Boża sobie życzyła a więc nigdy nie było to poprzez uroczysty akt ojca świętego w łączności ze wszystkimi innymi biskupami aby padło tam słowo Rosja i żeby zawierzenie było nie Matce Bożej jako takiej ale wprost jej niepokalanemu sercu i żeby temu towarzyszyło jeszcze za dość uczynienie tak? za grzechy temuż niepokalanemu sercu. No to są te warunki, o które Matka Boża prosi. Wiemy, że już w 1942 roku, w czasie uroczystości 25 lecia swojego swojej sakry biskupej, 12, papież 12 w radziowym orędziu do Portugalczyków i wiernych na całym świecie, powierzył. No właśnie, powierzył niepokalanemu sercu Maryi nie tylko Kościół, który cierpi i krwawi, to jest czas wojny, przypomnę, ale w sposób szczególny niewierzących, odstępców i schizmatyków. To nie było dokonane w ten sposób, żeby była uroczystość, żeby była e, łączność z biskupami, nie padło słowo e, Rosja, no i nie było też e, wynagrodzenia. Ale co się stało wtedy, proszę Państwa? W 1942 roku zaraz mamy e, Stalingrad. Idziemy dalej. Do idei zawierzenia Pius 12 już wprost y, nawiązuje w Liście Apostolskim Sacro Vergente Anno z 7 lipca roku 52, czyli 10 lat po, y, po tym jak próbował po raz pierwszy. Skierowany był list do wszystkich narodów Rosji i w tam poświęcił Rosję Maryi jako takiej, nie niepokalanemu sercu Maryi, ale Maryi jako takiej, wyraził wiarę, że wyzwolenie religijne i społeczne przyjdzie właśnie przez Maryję. To był pierwszy taki gest profetyczny dosyć w historii papieża, gdzie w całości Rosji był poświęcony jakiś dokument. On został bardzo niedobrze odebrany w komunistycznej Rosji, rzecz jasna. I znowu, nie było to to, o co Matce Bożej chodziło, ponieważ nie było tam wspomnienia niepokalanego serca, nie było włączności z biskupami całego świata. Choć niektórzy interpretują, że jak papież pisze list, tak, no to jest zawsze włączności z biskupami całego świata, no ale to są te e, interpretacje i te wątpliwości, z którymi będziemy się do końca świata tak naprawdę borykać, bo nigdy nie będziemy wiedzieli, czy to się wy, wydarzyło tak jak trzeba. Zresztą pewnie kolejne konsekracje, a było ich jeszcze kilka, i ta ma być następną, nie byłyby potrzebne, gdyby jedną dokonać e, tak jak należy, tak jak Matka Boża sobie tego. Życzyła. No ale to był znowu 52 rok. Jakiś akt się dokonał, jakaś prośba się dokonała, jakiś akt zawierzenia się dokonał, czy niebo ten akt mogło odrzucić w całości. Jest taka teoria, ona jest mi dosyć bliska, choć nie jest to wykładnia oficjalna, no bo w wykładni oficjalnej tego. Nie uświadczymy tego orędzia i tego, w jakim momencie dziejów jesteśmy. Pamiętamy, Benel XVI sam mówił, że przecież prorocza wizja Fatimy jeszcze się nie skończyła i myliłby się ten, kto uważałby inaczej. To w 1952 roku Niebo też w jakiś sposób odpowiada na to, co zrobił Pius XII. Nie w pełny sposób, no bo nie w pełni była też prośba i zawierzenie zrealizowane. A jak odpowiada? No za chwilę mamy. Rok 53 i śmierć Stalina, parę lat później mamy odwilż w Rosji, więc już coś się zaczyna dziać. Daleko, jeszcze bardzo daleko do nawrócenia, no ale to jest to, po czym się ma poznać, iż niebo przyjęło ten akt poświęcenia, papieski akt poświęcenia włączności z biskupami. Tutaj włączności też nie było. I dalej, proszę Państwa, jest Sobór Watykański II, nasz ulubiony, e, oczywiście, moment w, w historii Kościoła. Wtedy dwóch brazylijskich biskupów przedstawia petycję napisaną przez Plinia Correa de Oliveira, w której domaga się konsekracji Rosji, aż pół tysiąca, ponad pół tysiąca, bo 512 ojców soborowych podpisuje się pod tą e, petycją, ale na Soborze, gdzie wydawałoby się, że to jest najlepsza okazja, bo są biskupi z całego świata, zjechali się do Rzymu, tak? Drugiej takiej okazji nie będzie przez wiele, wiele lat, no bo Soboru Watykańskiego III nie było na razie i może, i może dobrze. Ale to temat na osobną e, historię. Odrzucono ten pomysł w obawie przed, oczywiście, e, z popsuciem stosunków ekumenicznych z Patriarchatem Moskiewskim. No, przypominamy, że... Sobór Watykański II to było zgromadzenie biskupów, na które zostali zaproszeni przedstawiciele prawosławia. No i także wiemy, że wielu agentów rosyjskich się tam pojawiło. Po Soborze, znowu kilkanaście czy dwadzieścia lat, jest Jan Paweł II. Pamiętamy, że 13 maja, a więc w dzień objawień fatimskich, w rocznicę 81 roku, Jan Paweł II... No jest zamach na, nie, na jego życie. Wszyscy w Polsce to znają, wiedzą, kto to zrobił, jak się sytuacja potoczyła. Jan Paweł II miał przeczucie, poczucie, że to on jest um, papieżem z trzeciej tajemnicy fatimskiej, wtedy jeszcze nie ujawnionej urbi et orbi całemu światu. W 1984 roku więc papież Franciszek 25 marca, tak jak teraz zrobi to papież Jan Paweł II oczywiście, 25 marca, tak jak teraz zrobi to Franciszek, jak zapowiada przynajmniej, zawierza cały świat Matce Bożej i jej niepokalanemu sercu. Słowo Rosja niestety nie pada. Wtedy jest łączność z biskupami. Ojciec Święty prosi o to biskupów na całym świecie, ale w akcie konsekracji nie pada słowo Rosja. Nie pada to słowo. No i z tego niektórzy komentatorzy wnioskują, ja też się do tej interpretacji przychylam, że wtedy też nie zrealizowane zostało to orędzie maryjne, ta prośba zawarta w tym orędziu w 100%. Ale na każdy taki akt trudno, żeby niebo nie odpowiedziało, prawda? Trudno, żeby niebo nie odpowiedziało. I 5 lat później mamy początek upadku, spektakularnego upadku Związku Radzieckiego. Czy można to w ten sposób interpretować? Pewnie można. Czy to jest właściwa interpretacja? Tego dowiemy się zapewne dopiero po drugiej stronie. Nieba. Zaraz ktoś napisze w komentarzach, że przecież siostra Łucja potwierdziła, że niebo przyjęło ten akt. No warto pamiętać jednak, że siostra Łucja do roku 88, w każdej wypowiedzi, którą powtarzały media, mówiła, że to nie był ten akt jeszcze, którego oczekiwało niebo. Potem coś się zmieniło. Jest list cytowany przez Watykan, jedno zdanie z listu, nie wiadomo do kogo, siostry Łucji, cytowane przez kardynała Bertonego, ówczesnego sekretarza stanu, który mówił, że niebo przyjęło ten akt. Jan Paweł II, jak wiemy, bardzo chciał pojechać do Rosji. Nie udało mu się to. Starał się bardzo utrzymać dobre stosunki z Cerkwią, choć z Patriarchatem Moskiewskim, z Patriarchą Moskwy nigdy się nie spotkał, zrobił to dopiero papież Franciszek. I być może dlatego odradzono mu, aby w 1984 roku słowo Rosja padło. Nie padło. Jak było z Łucją, nie wiemy. Możemy wierzyć karnałowi Bertonemu, lub nie wierzyć. On nie jest akurat duchem świętym i jego słowa nie są prawdą, objawioną, żebyśmy to musieli wierzyć. Tym bardziej, że siostra Łucja, jeszcze przez 4 lata po tym akcie, mówiła, jak twierdzę i powtarzam, co innego, a publicznie w żadnych mediach nigdy tego, co karnał Bertony mówi, nie powiedziała. Jednak, proszę Państwa, dla tych, powiedziałbym, fanatyków tego, że wszystko się już dokonało, tej, tej teorii, tej koncepcji. Ja ją rozumiem doskonale, bo należy ufać Kościołowi świętemu i jego hierarchom. Natomiast czy Rosja się nawróciła po tym akcie w 1984 roku? Czy upadek komunizmu, tak zwany, jak wiemy doskonale, to jest tak zwany upadek komunizmu, ale na pewno był to faktyczny upadek ZSRR. Czy Rosja jest dzisiaj nawrócona? No, myślę, że nie mało kto e, przyzna, że nie jest Rosja nawrócona. To co się dzieje, widzimy doskonale. I nie sądzę, żeby Rosja była nawrócona. Zresztą, gdyby obecni urzędnicy watykańscy z papieżem Franciszkiem na czele uznali, że w 1984 roku doszło do poprawnego aktu poświęcenia. Nie zawierzenia, ale poświęcenia. Bo o to chodzi o Matce Bożej. Tam pada słowo konsekracjo po włosku. No niektórzy to tłumaczą jako konsekracja też po, e, po polsku, prawda? Ale używajmy tutaj słowa poświęcenie, ono jest ładniejsze, ale to jest co innego niż zawierzenie mimo wszystko. Więc ra, raczej poświęcenie niż zawierzenie używamy tego słowa. Gdyby ono wtedy się udało, gdyby Rosja się nawróciła, to czy dzisiaj papież Franciszek musiałby robić to jeszcze raz? Czy dzisiaj biskupi Ukrainy musieliby o to jeszcze raz prosić? Biskupi Ukrainy, wśród których Niemałą rolę pełnią Polacy, tak? Po prostu to są polscy księża, którzy są biskupami na Ukrainie, w tym arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który był no, prawą ręką papieża Polaka Jana Pawła II i coś o tej Fatimie, i coś o tym zawierzeniu poświęceniu z 1984 roku pewnie wie i pewnie niejednokrotnie rozmawiał z Ojcem Świętym. I to on między innymi prosi dzisiaj Franciszka o ponowne, skuteczne. Poświęcenie. Ma do niego dojść, jak powtarzam, 25 marca 2022 roku, a więc w 40 niemal lat po tym, jak zrobił to Jan Paweł II. On zrobił to w 1984, więc no, 38 lat potem. Też to ma, był 25 marca, też to był marzec i uroczystość zwiastowania pańskiego. Drodzy Państwo, i teraz pytanie zasadnicze. Co papież Franciszek zrobi? Bo tutaj, po informacji, kiedy podaliśmy ją po raz pierwszy, i ja dla Państwa w takim krótkim, specjalnym nagraniu powiedziałem o tym, że jesteśmy dosyć podekscytowani tą myślą, że papież Franciszek to zrobi, a ja osobiście szczęśliwy, że on to zapowiedział. No, wydało się też wiele komentarzy mówiących, że przecież na pewno tego nie zrobi. Wiecie, co to za papież, wiecie, jakie on ma poglądy. A na pewno nie będzie chciał sobie popsuć stosunków z Moskwą itd. Tak tak Niektórzy w ogóle mówili, że papież Franciszek papieżem nie jest. To się pojawia co jakiś czas taki pogląd. Odcinam się od tego po raz kolejny zresztą w naszym programie. Papież Franciszek jest papieżem, choćby dlatego, że całe kolegium kardynalskie po wyjściu z konklawy uznało go za papieża, a lepszego dowodu na to, że jest papieżem nie mamy. I przez te dziewięć już lat pontyfikatu żaden z kardynałów nie powiedział, żeby było inaczej. Mówią też Państwo, niektórzy z Państwa, że na pewno nie padnie słowo Rosja, że na pewno coś będzie nie tak, na pewno nie będzie w łączności z biskupami świata itd. No więc na razie, na dzień 18 marca, 12.20, jak do Państwa mówię, mamy tak, zapowiedź, rzecz jasna zapowiedź, że Ojciec Święty zawierzy Rosję, przepraszam, poświęci Rosję i Ukrainę niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. Więc te warunki już są spełnione. Jest informacja na razie od nuncjusza apostolskiego w Stanach Zjednoczonych, że papież Franciszek wkrótce zaprosi do tego aktu biskupów z całego świata. Jest informacja od innych biskupów, że będzie to, że oni sami już się do tego aktu zamierzają przyłączyć, nawet prywatnie, jeżeli episkopaty nie urządzą jakiejś uroczystości. I jeszcze jedna ważna rzecz, z informacji podanych przez Watykan wynika, że papież Franciszek dokona tego aktu podczas jakiejś uroczystości pokutnej w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. O 17 i 25 marca. Dlaczego podkreślam tą pokutną e, uroczystość? Czy nabożeństwo? Dlatego, że przy wyrażaniu pokuty zawsze jest ta prośba o, e, czy chęć uczynienia za grzechy, tak? To jest ten czas. Czyli mielibyśmy, gdyby, tak, do, gdyby do tego doszło, o czym wiemy do tej pory, te wszystkie dane by się sprawdziły, to jest wielka szansa, że to orędzie zostanie rzeczywiście spełnione. Orędzie fatimskie może się spełnić na naszych oczach, bo oto papież Franciszek deklaruje, że zawierzy Rosję i Ukrainę. Zaraz do tego dopisku dojdziemy. Nie Matce Bożej jako takiej, nie jakoś szerzej czy wężej, ale konkretnie niepokonanemu jej sercu. Łączność biskupów z całego świata, no w tej chwili nie jest jeszcze pewna, ale są informacje, które pozwalają nam mieć nadzieję na to, iż tak będzie. No i podczas uroczystości pokutnej, więc i do jakiegoś zadośćuczynienia dojść może. Miałem wielką nadzieję, że tak się właśnie e, stanie. Co więcej, zachęcam wszystkich Państwa do tego, co ich biskup Schneider zachęca, a więc do tego, abyście Państwo prosili swoich biskupów, gdziekolwiek Państwo są, czy słuchają nas Państwo w Polsce, czy poza Polską, aby oni się do tego aktu dołączyli. Bo my nie wiemy, jakie niebo ma plany, jaką ma interpretację niebo na biskupi z całego świata, tak? Czy to są pojedynczy biskupi, czy muszą być wszyscy? Tak czy inaczej, warto, żeby jak największa liczba biskupów się przyłączyła i być może państwo sprawią, że ta wielka liczba tych ludzi się przyłączy. Jeszcze co do słów Rosja i Ukraina, bo teraz też padają takie sformułowania, dlaczego nie samą Rosję, tylko Rosję i Ukrainę? Po pierwsze, o to poprosili biskupi bombardowanej w tej chwili cierpiącej Ukrainy, tak? To z całą pewnością wiemy. Po drugie. Drodzy Państwo, ja się dzielę swoimi intuicjami. Powtarzam, nie mam żadnej wiedzy tajemnej, nie należę do mistyków i tak dalej. Ale przypomnijmy sobie, Matka Boża w 1917 roku prosi o powierzenie, o poświęcenie Rosji, jej niepokalanemu sercu. Jak wtedy wygląda Rosja? Przecież Ukraina dzisiejsza wchodziła wtedy w skład Rosji. Jak wyglądał związek Ukrainy i Rosji? w latach 42, 52 czy 84, czyli wtedy, kiedy rozmawiamy o próbach niektórych, bo było ich jeszcze więcej, konsekracji Rosji niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. Przecież Ukraina i Rosja stanowiły wtedy jedno państwo związek socjalistycznych Republik Radzieckich. Wtedy, kiedy Matka Boża o to prosiła, wtedy, kiedy dokonywały się te akty, Dlaczego więc teraz oprócz Rosji nie, nie można by poświęcić i Ukrainy? Właśnie jak poprosili o to biskupi. Co więcej, ci biskupi znają swoje e, owce, wiedzą w jakim kraju posługują i wiedzą, że ten kraj wiele od Rosji się nie różni pod względem, na przykład wiary i moralności. O, o co mi chodzi? Po pierwsze, część ukraińców to Etniczni Rosjanie mówią po rosyjsku. Dlaczego ich miałoby to poświęcenie nie dotyczyć? Tak? Część z nich uważa, nie mała w tej chwili, e, zapewne, ale część z nich, e, nie duża, przepraszam, zapewne, ale część uważa się za Rosjan i chciałaby e, mieszkać w Rosji. Uważa ziemię e, ukraińskie za e, rosyjskie. No Tak też uważa na przykład patriarcha Cyryl, więc patriarcha moskiewski. Aborcji najwięcej niemal w naszym kręgu kulturowym wydarza się na Ukrainie i w Rosji, drodzy Państwo. A z plagą aborcji z całą pewnością Matka Boża chciałaby walczyć. To wszystko na naszych oczach się działo przez ostatnie lata, i może w tej chwili to, o czym mówią biskupi Ukrainy, ma głębszy sens niż nam się tylko wydaje, że to jest połączenie Rosji i Ukrainy, bo Rosja z Ukrainą walczy. Gdzie się odbył chrzest? E, Ru Rusi, który Rosjanie świętują jako swój chrzest, swojego państwa. No, on się odbył w Kijowie. Więc e, popatrzmy na to głębiej, zanim w czambuł potępimy to, że tam jest e, w tym akcie konsekracji ma być Rosja i Ukraina. Oczywiście, jeśli do tego aktu dojdzie. Jeśli Ojciec Święty, piątku, 25 marca, dożyje. Jeżeli tak, jak jest napisane w tej zapowiedzi, zamierza użyć słowa Rosja i Ukraina. Dlaczego mówię, że Ojciec Święty, jeżeli dożyje? No nie tylko dlatego, że każdy z nas może nie dożyć, bo przecież nie znamy ani godziny, ale jestem przekonany, że piekło w tej chwili huczy i wszyscy ci, którzy piekłu służą tu na ziemi, zrobią wszystko, żeby do tego aktu nie dopuścić. Proszę sobie wyobrazić bowiem, jak wielkim egzorcyzmem dla świata, zwłaszcza dla tamtej części świata, w której dzieją się teraz te straszne rzeczy, będzie taki akt, w którym Ojciec Święty wraz z biskupami z, ze świata, w jakiej liczbie, nie mam pojęcia dzisiaj, zawierza Rosję i Ukrainę tym niepokalanemu sercu Maryi. Te kraje, w których się dzieją tak straszne rzeczy, nie tylko podczas wojny, Jaki to jest egzorcyzm, proszę Państwa? Jak piekło musi w tej chwili być? Jestem o tym akurat całkowicie przekonany. I kolejne pytanie. Jak to możliwe, że papież Franciszek, który z konserwatystami, mówiąc bardzo eufemistycznie, nie żyje dobrze, którego konserwatyści, tacy jak m.in. ja i moi koledzy z PCH24, Często, a co tu dużo mówić, bratersko nawet czy synowsko w naszym wydaniu, musieli upominać. Z którego licznymi tezami dyskutowaliśmy, a z jeszcze bardziej liczniejszymi, no, przechodziliśmy po prostu ze wstydem nad nimi do porządku dziennego. Jak to możliwe, że akurat on to jedno z najbardziej charakterystycznych dla konserwatystów przecież. Postulatów, że ten charakterystyczny dla konserwatystów postulat, on chce w tej chwili zrealizować, jeśli rzeczywiście chce. Nie wiem. Po ludzku, ciężko mi to wyjaśnić. Jestem doświadczonym analitykiem tych spraw kościelnych. Robię to kilkanaście lat. Ale po ludzku, no, widzę kilka możliwości. Po pierwsze, papież Franciszek widzi, że dialog z Moskwą nie przynosi w tej chwili skutku. To, co mówi Cyryl, jest karygodne. Po drugie, papież Franciszek widzi, że Kościół i on osobiście jest przez cały świat katolicki krytykowany, również przez, nie wiem, Tygodnik Powszechny czy Tomasza Trylikowskiego w Polsce, a więc te środowiska, które do tej pory papieża Franciszka wynosiły na piedestał z jego nową wizją Kościoła, rewolucji duszpasterskiej i rewolucji w sprawowaniu Urzędu Papieskiego, jest Skrajnie krytykowany. Ale nie sądzę, żeby on się takimi krytykami przejmował. Nie mówię o tych dwóch wymienionych podmiotach, tylko szerzej na całym świecie. Może było tak, że karnał Krajewski, któremu papież ufa, bo jest dobry dla do ubogich, pojechał na Ukrainę i wrócił z jakimiś informacjami. Może padło słowo bomba atomowa. Nie wiem. Może papież Franciszek chce zasłynąć jako ten papież, który. Pomógł zażegnać wojnę. Jest już papieżem wiekowym. I wszystko wskazuje na to, że jest bliżej niż dalej końca jego pontyfikatu. Choć oczywiście takie rzeczy wie tylko Pan Bóg. Tego nie wiem. Ale to są wszystko te ziemskie interpretacje. Widzieliśmy, jak wyglądały stosunki papieża Franciszka z Moskwą przez ten czas wojny. Widzieliśmy, że nawet po tym, jak już. Zdecydował się zawierzyć, poświęcić Rosję niepokalanemu sercu Maryi. Odbył rozmowę z Cyrylem i padły w niej z ust tego samego papieża Franciszka sformułowania bardzo trudne do przyjęcia. Bo papież Franciszek miał powiedzieć wedle relacji prasowych, że na Ukrainie, że każda wojna jest niesprawiedliwa, co jest sprzeczne z Przecież katechizmem kościoła katolickiego, który wciąż mówi o tym, że e, wojna obronna w pewnych wypadkach jest, sprawie, jest sprawiedliwa. I miał papież Franciszek powiedzieć Cyrylowi, że ubolewa, że na Ukrainie giną rosyjscy żołnierze i ukraińscy cywile. Nie wymieniając ukraińskich żołnierzy. I papież, który mówi takie słowa, jest jednocześnie tym papieżem, który chce... Mówimy cały czas o deklaracjach, bo przecież powtarzam trzeci raz: 18 marca do Państwa mówię, a nie 25. Chcę tego dokonać. I tutaj, proszę Państwa, otwiera się przed nami, przed takimi mądralami z internetu, jak ja, analitykami, jeszcze jedna płaszczyzna, której nigdy katolik nie może bagatelizować. Ba, powinien ją traktować jako pierwszą. Jest jeszcze niebo. Papież Franciszek jest papieżem takim, jakim jest, a nie innym i tych dziewięciu lat jego pontyfikatu nic już nie wymarzy. I tych pewnych kontrowersji, powiedzmy to sobie bardzo delikatnie. Ale jednak jest papieżem i pełni urząd, który jest obdarzony specjalnymi łaskami. O ile osobiście do papieża Jorge Maria Bergoglio możemy mieć zastrzeżenia, o tyle nie możemy mieć żadnych wątpliwości, że Pan Bóg wciąż chce wylewać na niego swoje łaski. I być może właśnie w tym momencie ze skutkami takiego wylania łask mamy do czynienia. Nie wiem. To są wszystko intuicje i interpretacje do rozmowy. Pamiętajmy jednak, my, którzy dziwimy się temu, że być może to właśnie temu papieżowi niebo przygotowało taką misję i takie okoliczności przyrody i geopolityki, że się na to zdecydował, że Pan Bóg potrafi pisać prosto. Po krzywych liniach. I Pan Bóg, jako się wielokrotnie rzekło, wybierał nierzadko do swoich misji wielkich, ważnych, prorockich, dziejowych, ludzi, których otoczenie, ich otoczenie nie wskazałoby na wybrańców Boga. Tak, Jakub, wybrany przez Pana Boga, był kłamcą. Święty Piotr trzykrotnie się wyparł Jezusa. A zaraz po tym, jak. Został ogłoszony papieżem przez Pana Jezusa. Zaraz po tym został nazwany przez Pana Jezusa szatanem. Idź przed szatanie. Kiedy się nie zgodził z Panem Jezusem. Król Dawid miał romans, no i dopuścił się dla tego romansu również, no, co dużo mówić, morderstwa. Noe się z rozpaczy upijał. Święty Paweł był mordercą i chrześcijanożercą. Zanim został apostołem na narodów, Gedeon był tchórzem. Eliasz miał myśli samobójcze. Święty Augustyn odnalazłby się bardzo dobrze na dzisiejszym, przed nawróceniem oczywiście, wymodonym przez jego matkę, odnalazłby się bardzo dobrze w dzisiejszym w XXI wieku w jakimś wielkim mieście Europy, gdzie się tylko impryzuje, baluje i tak dalej. Oni wszyscy dostali jakieś specjalne e, od pana Boga zadania. Nie wiem oczywiście, czy tak jest z papieżem Franciszkiem, ale. W ten sposób interpretujemy e, przeszłość, więc możemy się też zastanawiać nad przyszłością. Przypomnę Państwu tylko, że dzieci w Fatimie miały pewną wizję. E, jeszcze dalej. To jest ta trzecia tajemnica fatimska, ujawniona jeszcze później. To była ta wizja słynna o tym, że widzą na poły zniszczone miasto po. W którym kroczy biskup w Bieli wraz z innymi duchownymi, i dzieci mają poczucie, że ten biskup w Bieli jest ojcem świętym. I tak dalej się działy tam rzeczy. Nie wiem, tak daleko bym nie poszedł, ale też postanowiłem podzielić się z Państwem tą taką wizją, bo nie wiemy, co się, co się wydarzy, ale każdy z papieży, którzy byli po. 19, po 1917 roku musi być rozważany jako ten, w czasie którego pontyfikatu może spełnić się wizja tego orędzia fatimskiego. Wiem, że papież Franciszek jest zaproszony do Kijowa i wiem też, że jest człowiekiem porywczym. Jest zaproszony przez e, Witaliję Kliczkę, a więc mera Kijowa. Gdy papież pojechał do Kijowa na przykład i szedł przez napoły zburzony Kijów, to coś tam to przypomina, prawda? Nie chcę o tym mówić dalej, ponieważ wiem, jak się ta e, przepowiednia kończy. Tam strzały z łuku zabijają wielu duchownych, w tym e, Ojca Świętego. Tego oczywiście nie wiem. Mówię to w ramach pewnej ciekawostki. Wiem jednak, że chciałbym wszystkich państwa, wszystkich Państwa zachęcić do tego, e, abyście państwo modlili się o to, aby ten akt 25 marca doszedł do skutku, aby papież Franciszek dożył tego dnia, aby złe moce nie zasadziły się na niego w tym czasie, aby nie wypił jakiejś niedobrej herbaty, co tu dużo mówić, ponieważ piekło w tej chwili szaleje, a będzie szaleć jeszcze bardziej po 25 marca, jeżeli ten no, wielki egzorcyzm, co tu dużo mówić, się dokona. Poświęcenie Rosji niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny, gdyby się udało w, zapowiadanej, w zapowiadanym kształcie, Byłoby no, jednym z najważniejszych wydarzeń w historii kościoła dla pokolenia, które ten program realizuje i, i którego ogląda. Drodzy Państwo, biskup Athanasius Schneider rozpoczął nowennę. Ona się już rozpoczęła na 9 dni, oczywiście przed 25., ale w każdej chwili można się do niej dołączyć. Zachęcam Państwa do tego, abyście Państwo. Biskupów namawiali, aby przyłączali się do aktu papieskiego, a sami odmawiali tę nowennę prostą, krótką modlitwą. Ona jest na stronie pch24.pl. Ale ja ją Państwu też odczytam na zakończenie naszego spotkania. Niepokalane serce Maryi, święta Boża Rodzicielko i nasza najdroższa Matko, spójrz na udrękę, w jakiej znajduje się Kościół i cała ludzkość wskutek rozpowszechniania bezbożności, materializmu i prześladowania wiary katolickiej, błędów, przed jakimi ostrzegałaś Fatimię. Ty jesteś pośredniczką wszelkich łask. Wyproś dla nas łaskę, by wszyscy biskupi na świecie w jedności z papieżem mogli 25 marca 2022 roku poświęcić Rosję i Ukrainę Twojemu niepokalanemu sercu. Mamy nadzieję, że poprzez te konsekracje, tak jak powiedziałaś nam w Fatimie, w czasie wyznaczonym przez Boga Rosja się nawróci, a ludzkości zostanie podarowana epoka pokoju. Mamy nadzieję, że poprzez tę konsekrację przybliży się triumf Twojego niepokalanego serca, a Kościół zostanie autentycznie odnowiony w chwale czystości wiary katolickiej, świętości liturgii i świętości chrześcijańskiego życia. Królowo Różańca Świętego i nasza najdroższa matko, zwróć swoje miłosierne oczy na papieża, biskupów i każdego z nas i wysłuchaj łaskawie naszej gorliwej i ufnej modlitwy. Amen.